Michał Kirker, witam Państwa w piątek, 5 sierpnia i zapraszam na Jawor Express. Nutrie to słynne jaworznickie zwierzęta celebryci, którzy jednak z powodu suszy wpadli w małe kłopoty. Przyrodnik Piotr Grzegorzek uspokaja. Siedlisko nutrii w Byczynie z powodu trwającej suszy w Europie i spowodowanym przez to niskim poziomem wód całkowicie wyschło. Zwierzęta nie opuściły jednak swojego miejsca pobytu. Czy ten brak wody może być dla nich jakimś zagrożeniem? Przyrodnik Piotr Grzegorzek uspokaja i mówi, że gdyby tym zwierzakom było bardzo źle, to przeniosłyby się dalej do innego zbiornika wodnego, na przykład na pobliską tarkę lub stary staw. Prawdą jest, że to zwierzęta półwodne, które w wodzie przebywać lubią, jednakże radzą sobie także w sytuacji, gdy jest jej mało. Temat nutrii w naszym mieście poruszany był już wielokrotnie. Zaraz po ich pojawieniu się w Jaworznie stały się lokalną atrakcją. Wręcz można było je nazywać jaworznickimi celebrytkami. Turyści chętnie przyjeżdżali do naszego miasta, aby ujrzeć je na własne oczy. Porobić kilka fotek czy poczęstować smakołykiem. Ta ostatnia czynność była największą kością niezgody wśród zwolenników i przeciwników pobytu tych zwierząt w Byczynie. Smakołykami częstowały się bowiem nie tylko nutrie, ale i szczury, których populacja zaczęła się bardzo zwiększać i wpływać na życie okolicznych mieszkańców. Trzeba także pamiętać, że nutrie to gatunek inwazyjny, który przy braku kontroli populacji może bardzo szybko się rozwinąć. Tylko w Jaworznie w ciągu kilku lat z 4 osobników zrobiło się blisko 100. Dzisiaj nutrie jakby wpisały się w krajobraz miasta i zostały trochę zapomniane. Nie są już taką miejską sensacją, jaką były na początku i niewiele osób przejmuje się ich egzystencją. Zwolenników jednak uspokajamy, a przeciwników rozczarujemy, że niski poziom wody, a wręcz jego brak, nie jest wielkim problemem dla tego gatunku. W parku na Podłężu, gdy spaceruje się wieczorem, to trochę widać, a trochę nie, ponieważ nie wszystkie latarnie świecą w nocy. Park Podłęże to stosunkowo nowa inwestycja miasta, która dalej ma być rozwijana. Jednakże pomimo, że główna rewitalizacja dobiegła końca całkiem niedawno, to już pojawiają się pierwsze kłopoty i problemy. Park bowiem oświetlony jest tylko w połowie, co przeszkadza mieszkańcom lubującym się w wieczorowo-nocnych spacerach. Do naszej redakcji napisała mieszkanka, która zauważyła problem i poprosiła o interwencję. Jeden wieczorny spacer w parku potwierdził problem. Latarnie w parku świecą tylko do jego połowy. I tak dla przykładu. Skatepark jest ładnie oświetlony, a lejki w okolicach starych kortów tenisowych także. Fontanna niestrudzenie pracuje, wypychając wodę w górę i także jest ładnie, nawet kolorowo oświetlona. Jednakże, jeżeli przejdziemy się dalej w kierunku osiedla stałego w bardziej zagęszczoną część parku, to wchodzimy w mrok. Latarnie po prostu nie świecą i już. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak może być. Czy powodem braku światła w połowie parku jest może ekologia albo względy oszczędnościowe, czy może parafrazując Gwiezdne Wojny, tam gdzie jest wielka ciemność, musi być i wielka jasność. Włodarze miasta uznali, że tak po prostu będzie lepiej. Ciężko jednoznacznie ocenić. Sprawę trochę komplikuje jedna z latarni, która znajduje się w tej właśnie świecącej części parku, a sama nie świeci. To może sugerować, że latarnie nie świecą po prostu z przyczyn technicznych, co byłoby trochę niepokojące, zważywszy na fakt, że wartość inwestycji to około 7 milionów złotych. Napisaliśmy w tej sprawie do Urzędu Miasta Jaworzna i czekamy na odpowiedź. Może sprawa jest błaha i szybko zostanie rozwiązana, jednak aby się o tym przekonać, musimy uzbroić się w cierpliwość. 24. Memoriał Jana Ciołczyka już jutro na przybyłych mieszkańców czeka także szansa, aby zostać dawcą szpiku. Już jutro, 6 sierpnia na stadionie Wiktorii w Jaworznie odbędzie się szczególne wydarzenie. 24. Memoriał Jana Ciołczyka połączony z Dniem Dawcy Szpiku. W godzinach 9.14 Fundacja DKMS będzie czekała na każdego potencjalnego dawcę krwiotwórczych komórek macierzystych. Będziemy mieć swoje stanowisko i będziemy rejestrować wszystkie osoby, które będą chętne. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, czym zajmuje się organizacja DKMS, szybkie przypomnienie. Jest to fundacja działająca od 2008 roku na terenie całej Polski, a jej misją jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie, potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. Warto być dawcą szpiku czy komórek macierzystych, dlatego ponieważ
W Polsce co 40 minut jedna osoba się dowiaduje, że rozpoznano u niej chorobę nowotworową krwi. Więc można łatwo wyliczyć, jak dużo jest osób z tymi chorobami. Jeżeli wszystkie inne metody leczenia zawodzą, zostaje tylko metoda przeszczepienia komórek macierzystych lub szpiku kostnego. Dlatego to jest takie ważne, bo są osoby, dla których nie ma innego ratunku. W czasie rozmowy z panią Barbarą Komorowską-Czerwonka, wolontariuszką DKMS w Jaworznie, dowiedzieliśmy się ważnych rzeczy o byciu potencjalnym dawcą. Dawcą szpiku może być każdy, kto skończył 18 lat, a nie skończył 55 roku życia. Osoba, która nie ma dużej niedowagi i nie może mieć dużej nadwagi. No są choroby, które wykluczają, ale o tym to już na miejscu rozmawiamy z osobami, które są chętne. Wybierając się jutro o godzinie 9 na Stadion Wiktorii w Jaworznie, pamiętajmy, że są osoby na świecie, które od lat czekają na swój przeszczep, a rejestrując się w bazie potencjalnych dawców, dajemy takiej osobie nadzieję. Dlatego bądźmy odpowiedzialni i wypełniajmy formularz tylko będąc pewnym swojej decyzji. W Jeleniu jest szansa na boisko wielofunkcyjne. Wystarczy tylko zagłosować. Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do jaworznickiego budżetu obywatelskiego trwa. Jednym z projektów jest numer 42, czyli budowa boiska wielofunkcyjnego. Znajdujemy się w Jaworznie, dzielnicy Jeleń dokładnie. Właśnie w tych okolicach chcemy, tutaj jest ulica Dolna, żeby właśnie powstało takie boisko wielofunkcyjne. Chcemy, żeby ta nawierzchnia była sztuczna. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. Koszt takiego boiska w stosunku do innych projektów nie wydaje się wygórowany. 200 tysięcy złotych. Jak zapewniają pomysłodawcy pani Angelika Woźniak oraz Piotr Frączek, takie boisko bardzo przyda się lokalnej społeczności, w szczególności jej najmłodszym przedstawicielom. Dokładnie tak, jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, właśnie w tych rejonach Jelenia nie ma takiego boiska. Można powiedzieć, że nawet żadnego boiska nie ma i pomyśleliśmy, że właśnie boisko wielofunkcyjne do różnych gier i z nawierzchnią sztuczną najlepiej by się tu sprawdziło. Czas na głosowanie kończy się 16 sierpnia. Na nasz projekt numer 42 można oddać głosy tradycyjnie lub online i wrzucić do urny przy Domu Kultury Archeti lub do Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Polityka Europejskiego Zielonego Ładu może się przyczynić do wzrostu zainteresowania kompostowaniem. Zachętą będą obniżki opłat za odbiór odpadów. Kompostowanie w Polsce staje się coraz bardziej popularną metodą zagospodarowania różnego typu odpadów biodegradowalnych. Wpisuje to się w ogólną politykę Unii Europejskiej dotyczącą biogospodarki, czyli wykorzystywania wszystkich źródeł składników pokarmowych, ale również zabezpieczania energetycznego środowiska przyrodniczego, ponieważ węgiel jest głównym źródłem energii nie tylko dla nas, ale również dla środowiska glebowego czy dla życia roślin, mikroorganizmów, stąd dopływ węgla jest bardzo ważnym elementem wzrostu i rozwoju roślin. No, poza tym jest to pewien wymóg również polityki Unii Europejskiej, ponieważ każdy użytkownik gleby ma dbać o węgiel organiczny. W związku z tym przy obecnym rozwoju rolnictwa, gdzie mamy wielkoobszarowe gospodarstwa, mamy bardzo skoncentrowaną hodowlę, to powoduje, że w wielu gospodarstwach nie ma hodowli, czyli brak jest materii organicznej. Żeby to bilansować, w związku z tym wykorzystuje się wszelkiego typu bioodpady. Jeżeli chodzi o jakby problem finansowy związany z kompostowaniem, czyli opłatami, no jest to problem dość trudny, w tym sensie, że z jednej strony oczywiście pewnie powinniśmy promować tych wszystkich, którzy właściwie wpisują się w gospodarkę, biogospodarkę, w Zielony Ład i właściwe zagospodarowanie odpadów, czyli dzięki temu nie płacić za te bioodpady. Zresztą tak czy tak będą mniej płacić, bo ich mniej wprowadzają do obrotu. To jest jakby oddzielnym zagadnieniem. Natomiast z moich jakby doświadczeń różnych, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadową, cały problem jest jakby w właściwej planowaniu tej gospodarki, kontroli, rozliczaniem. To jest problem dość złożony, jak wycenić ile, kiedy, i tu też to powinno być dość
szczegółowo przemyślane, znalezienie mechanizmów, jak to oceniać ilościowo i jakościowo, bo z tym jest najczęściej w Polsce problem, jeżeli spojrzymy na różnego typu aspekty związane z gospodarką różnymi materiałami odpadowymi, także też w tym zakresie trudno mi tutaj powiedzieć, na pewno powinno być promowane przynajmniej na początku, jeżeli chcemy wdrożyć wszystkie założenia biogospodarki Zielonego Ładu, to być może takie zachęty na początek, żeby się ludzie przyzwyczaili, żeby jednak zadbali pośrednio o środowisko. Nie ma innej metody jak ekonomia, także natomiast trudno mi powiedzieć, jak to zrobić, bo to może być pewną okazją do różnych nadużyć, może niekoniecznie, ale takich wykorzystywania pewnych aspektów finansowych, tak jak zwykle. Ale w każdym razie bym popierał, żeby się zastanowić jak. W dzisiejszym odcinku spotkania z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem poznamy roślinę Wiktorię. Poznamy Wiktorię. Wiktoria cruziana z rodziny grzybieniowatych nymfaceae. Tym razem będzie coś z krain dalekich, ale przecież nie od dziś wiadomo, że świat jest globalną wioską. Bohaterkę naszego filmu, najbliżej Jaworzna, można w realu oglądać w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jako i ja uczyniłem 23 lipca 2022 roku. Systematyka rodzaju jest obecnie przedmiotem intensywnych badań. Nasza bohaterka to Wiktoria cruziana, między innymi ze względu na bardzo wyraźnie zadarty ku górze brzeg blaszki liściowej. W naturze ten gatunek jest spotykany jedynie w dorzeczu rzeki Parana oraz rzeki Paragwaj. Teraz dla roślin z krain dalekich, których kilka pokażę w tym cyklu, będzie nowa mantra. Oczywiście można się pokusić na oglądanie naszej bohaterki w jej dalekiej ojczyźnie. Wygodniej jednak pojechać do Krakowa, stosując się do innej, wpojonej mi w dzieciństwie zasady. Kto ma pieniążki, ten jedzie do Wieliczki, a kto ich nie ma, palcem do Solniczki. A poza tym ciekawość można zaspokoić, wpisując w wyszukiwarce frazę Giant Water Lily. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękujemy i do zobaczenia w poniedziałek. Thank you.